Słuchajcie, właściwie zadyszałam, a krótkie? A potrafi grać tak, jakby się na marynkę trzęsła. A potrafi naśladować się? A na przykład krzyk? A na przykład rysowanie po szkle? O nie. O no, dziękuję, dobra. Ale tam coś jechało. Tam coś jakieś jechało, jakieś... O. 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 Ale nie do nas, słuchajcie. Nie do nas, możemy spokojnie siedzieć. Ale słuchajcie, może jeszcze poprosimy o jakąś muchę. Można znaleźć muchę w skrzypcach. A wiatr? A otwierane drzwi skrzypiące? O, zobaczcie! Wszystko ten smyczek potrafi. I dlatego taki zespół jak kwartet smyczkowy może zagrać prawie wszystko. I słuchajcie, na kwartet smyczkowy napisano mnóstwo przepięknych, przecudownych utworów, a takie chyba nasze ulubione, nie wiem, jakbyśmy zrobiły głosowanie, to Szubrak by chyba zwyciężył, że najlepsze dla nas utwory to chyba napisał Franciszek Schubert. Słuchajcie, potem zobaczymy jego dom, zobaczymy jego portret, okulary i tak dalej, ale ponieważ część osób tu siedzi, to potem włączymy ten czujnik, a teraz wam zagadnę. Uwaga, będzie bardzo piękny kwartet smyczkowy. Bardzo głośny, proszę się nie przestraszyć. Będzie to kwartet D-moll, śmierci dziewczyny, jeden z najpiękniejszych kwartetów na świecie. I być może dla niektórych, słuchajcie, to będzie troszkę za trudne, ale ja nie wiem, czy będziecie mieli gdziekolwiek indziej okazję tego posłuchać. Więc musicie się na chwileczkę skupić i posłuchać tej niesamowitej muzyki. Zobaczycie, jak bardzo różni się to od Mozarta.